Hej hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shakeside Jet 6 widget na świecie międzynarodowym 9 i słony ciśnie, nagle się obudził, zobaczcie 264 level. Ciśnie, 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 więc będzie zaraz wesoło i będzie coraz trudniej w związku z tą różnicą bonusów na gildii. Ale co zrobić? Nic nie zrobimy moi drodzy, pamiętamy pierwsza rzecz po wejściu do gry Wiedźma. Potrzebuję pasów, aleś ty jesteś wybredna. Skąd ja mam ci pasy wziąć? Ty naprawdę żeś wymyśliła pasy. Nie mogłaś niki, czapki, cokolwiek innego. Ty to jesteś uparta jędza. Coś tu wrzucimy sobie. Na przykład naszyjniczek. 318 siły na naszyjniczku ma 317. Hmm. hmm, hmm. Czy to jest jakiś upgrade? Hmm. hmm, hmm. O, a czemu nie robimy kamyków? Kamyk do siły? Gdyby był jakiś dobry kamyk do siły. No to może. Ale wiecie, jak to jest. Z moim szczęściem. Dał kamyk. Zbiorę 100 milionów monet, a kamyk na siłę nie wypadnie. Jest na zrękę 370. Wow. Czy mam tutaj jakiegoś niższego? 78, 80, 76. No 370 to nie jest kamyk dla mnie na siłkę. Jej Siła. O, ha! 250. Nie, 315. Wow. Niesamowite te kamyki idą. Już 2,5 miliona monet. Zaraz się grzyby skończą w takim No. Dobra. Moi drodzy. Na razie ten itemek... Gdzieś tu sobie odłożymy pomiędzy tymi gemami, żeby nie zaginął. Tak, tak, tak. Tak zrobimy. O, dobrze, że włożyłem planszę, bo to PW się nie nadaje do pokazania. Lemon, ty też jesteś. Wiesz, że po północy nagrywam odcinki, to wysyłasz ważne PW po północy, żeby puścić na odcinek. Ach, to jesteś. Czasem, ach. Dobry z ciebie, chłopak, ale czasem to. Uff. Ojoj. 6 milionów. Dobra, moi drodzy. W tym kibelku to my. Jak stoimy? O, jutro będzie spust. Wow, jutro wodę spuścimy. Ha! Po tylu dniach, po tylu dniach smrodu w końcu spuścimy wodę niesamowite. Kurde, pieczary się kończą. Więc musimy do weekendu przecipać na tych pieczarach, bo będzie weekend promo. Na razie kamienia na siłę nie szukam, może sam wypadnie za jakiś czas. Okej okay, moi drodzy, co tam mamy do zrobienia? W zbrojowni nic do kupienia, w gabinecie magii nic do kupienia. Idziemy na, na portale. Ej, nie rób tak, bo ty masz dzisiaj zginąć. Ej, nie rób tak. No, skórkowańcu! Nie, no to jest kpina. To jest po prostu zasrana. Przepraszam, to już jest po prostu któryś raz, któryś z tych portali, który jest po prostu posrany. Bo inaczej tego nazwać nie można. Wczoraj zeszło 40%, dzisiaj 20% nie mogło zejść. Bo mu się zachciało walić cztery kryty. Następny kurwa. Się z... Przepraszam za brzydkie słowo. Następny się znalazł. Krytyk. Skąd oni to wzięli takie? 35 milionów zadałem. No po prostu yy, jakaś katastrofa. Po prostu tragedia. A o to to jest po prostu kolejny raz rzecz, która po prostu się nie powinna zdarzyć. Tak po prostu nie powinna się zdarzyć. W żadnej sytuacji, w żadnym momencie. Dobra, tu jeszcze sobie wbijamy. Co dzisiaj jest światło? O, mrok. Mrok setny poziom. No to jedziemy z naszą dynką. I zobaczymy, jak sobie dynka poradzi. Czy dynka da radę z Zębikiem. Da radę. I widzicie, to jest ten jedyny powód, dla którego warto było dynkę zrobić. Że. Hmm, z tym Zębikiem ona sobie teraz radzi nieźle. I po prostu duelek wygrała Easy. Easy Beasy, nie. Kolejną setkę jakąś trzeba. Namrok, a gildie. Na rok jest dobre światło, a słaba woda. Okej. Okay. Na rok jest dobre światło. <laughs> Na rok jest dobre światło. Spróbujmy. E, niestety. Na rok jest dobre może światło, ale zębik... Będzie miał takie, to będzie miał zębik, same kryty. A mi w kluczowym momencie krytyk nie wszedł. Gratulacje, po prostu rewelacja na Bałtyku. Ogień! I tym razem sobie z zębikiem poradzimy. Poradzimy, dobrze. Przynajmniej tyle dobrego. Co oni kulkona trenują? Nie dali rady netoperka o? Ciachnąć, he he he. Dobra, jeszcze przydałoby się jedno jedzonko. Co mi zostało? Woda i ziemia. Woda jest gorsza. Dobrze pamiętam. Woda, tak. Czyli poddajemy wodę. Bo tutaj gościu jest mocny. Też ma zębika na setnym. I modlimy się o to, żeby. Pingwin, szatan. A nie, to nie pingwin, szatan, przecież to jest nasz wiewiór. Czy nasz wiewiór sobie da radę? Chyba tak. Zębik. Dobrze. Dobrze. Ej. Co to za bloki? Zębik! Nie fikaj. Dobrze. Ej, chyba się uda. Mam nadzieję, że ten kulkon tam nie jest jakiś wykulkulony. Oj, bidny ten kulkon. Bidny ten kulkon. Na pierwszym poziomie to już mamy netoperka na 15. To nasz netoperek to jest coś. Ok, udało się 3 wygrać. Czy udało się tam w popilach do 50 wejść? 38. Jest ok, idziemy coraz wyżej, pomalutku. W twierdzach już 15. też po malutku sobie idziemy. Z pojedynku korespondencyjnego z Silverem, jak widzicie, zostało wspomnienie. Ale jeszcze do tego wrócimy kiedyś. Jeszcze kiedyś wrócimy. Nie poddamy się tak łatwo. Nie mogę na to patrzeć. Po prostu mnie to wkurza, bo teraz wejdę na. Tego oto ciemnioka. I on będzie to miał zaraz. A ja powinienem to mieć szybciej. Odrobić te portale, bo miałem postać lepszą przez tydzień. Ale nie. Przez tydzień albo i dwa miałem dużo lepszą postać. Powinienem odrobić to, co miałem stracone. Nie. Zostanie takie mentectwo jakieś. Dziadostwo. Eee... Po prostu mnie to wpieniać, zaczyna... Wiecie co zrobimy? My sobie ten naszyjnik wymienimy. Bo i tak, i tak... Lochów nie będziemy robić. A przyda nam się ten jeden slocik. A na strefy mroku dzisiaj nie będziemy robić, bo nie damy rady i tak. Jeszcze. Dzisiaj zadanie jest wbić 266 poziom, nie wiem jak. wyszkolić eee. pachołku. Powiedz na odcinku, że szukam gildii. Powiedz, przez dz się pisze, ale Jakub10 szuka gildi Kardoniusz, witaj. Pozdrawiam na odcinku, ocenisz staty, byłbym wdzięczny. Pozdrawiam, chciałem Ci bardzo podziękować za to, że dzięki tobie dostał się do mojej gildii gracz o nazwie Alban. Co bardzo pomogło w rozbudowie mojej gildii. Pozdrawiam i życzę udanej gry. Kardoniusz. Pozdrawiam cię też, kardoniuszu. Staty od 50 levela. Więc musisz poczekać. Smokeye, mam pytanie odnośnie Diablo: czy będzie grać jak wystartuje nowy sezon? Bo chętnie bym zagrał z jakimś teamem. Fajnie, że ma Park. Można nam w Lożkach poznać Smokejek. Ja też się cieszę. Lemon mnie pytał o te rzeczy. I powiedziałem jasno: z każdym drób co chcesz, z kim chcesz, tylko nie z husarią, a z innymi Człowieku, Masz drogę otwartą, wolną, trzeba sobie pomagać kto się normalnie zachowuje, to normalnie z nim współżyć i współpracować. Nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie będzie takiej sytuacji, że trzeba będzie e, poprosić ładnie e, anonimu z Poland z twierdzeniem, chłopaki, e, pobawiliście się, to na przykład chęcinkę nam oddajcie i dajcie ją do Macher Power. Na przykład kobietę chętnie przyjmiemy. Więc trzeba żyć w zgodzie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się coś nie przydarzy, a z normalnymi ludźmi można żyć w zgodzie. Co do Diablo, tak, będziemy grali nowy sezon. Już w Gildi dwa walce w Natalce nazbierało się chyba 17 osób. Jestem aż szokowany. Więc jak jeżeli chcesz, wyślij mi, bądź w PW. Generalnie, e, gdybyś nie oglądał, to odpiszę Ci tutaj. Wyślij mi PW z Benetem i ja cię dodam wtedy i zaproszę do gilli. Cześć, czy mógłbyś się prosić o ocenienie stat? Analog ZRT, ty piszesz to dwa dni. Wygląda to naprawdę już dużo lepiej chyba nawet z tego co pamiętam. Mary Kate, pingwin Satan zabija z miłości. Pingwin znalazł swoją miłość życia, to teraz kolejna. Myślałeś, że napiszę kolej na ciebie. O nie, ty tu nam... O nie, nie, ty nam tu nagrywaj odcinki. Nagrywam, nagrywam Mary Kate. A ty widzę... Z tymi dwoma palcami to coraz radośniejsza. Co kobieta, jak kobieta jest szczęśliwa, jak ma cały czas dwa palce, no po prostu tylko pozazdrosić. Dobra, jeden tu, stary system teraz, to co RES mi podpowiedział: jeden karmić starego, a resztę wrzucać w nowe jedzenie. I przez to ten już ma 93, za parę dni już będzie setka, a ten w międzyczasie się też rozwija. Więc tak będziemy to robić. Eee, ważne jest też to, żebyśmy do czwartku wbili tutaj jak najwięcej i zgarnęli 13 Peta. Mm, I to jest kolejna ważna rzecz. Dla nas do zrobienia. Zbierają się surki, więc jak się ich więcej nazbiera, to powalczymy. meke, Mokebelele. Ty ja maćku widzę, że coraz lepiej ci na tych tubach, coraz lepiej idzie. Gratuluję życzę dalszego rozwoju. Proszę cię też cenę moich statystyk co powinienem zrobić, aby mi lepiej szło grać dłużej. I nie martwić się tym, że jest 51 level. Bo na tym levelu to możesz sobie tylko podnieść wytrzymałość. Bo masz troszeczkę za małą. Blurawczo, straciłeś pierwsze miejsce i San cię goni. Jeju, ludzie, piszecie te komentarze, piszecie to PW, myślicie, że ja nie widzę. Że ja nie umiem kliknąć tu i zobaczyć, jaki level ma Isan i czym mnie goni. Naprawdę. Błagam was. <gryw> Darujcie sobie takie PW. Ja to widzę, naprawdę. Nie uślepłem. Pamiętasz jak Cię prosiłem, żebyś zreklamował moją gildię? Było dwa dni temu, niestety powiedziałeś, że za mało członków i ja się nie poddaję. Już spójrz, widzowie Maciek0081, no już pięciu, gratuluję, reklamuję w takim razie tą gildię, jak już jest aż pięciu członków, jak ktoś ma ochotę, niech sobie tam popyka. Do jakiegoś czasu pracy ciężko, by zakopać topór, co to, to jest? Ahusaria. Dobra, nie będę tego czytał na razie. Ło Maćku Sanem ma 261 cię wyprzedził, jesteś top 2. Oo oo, bu bubu, o oh, chieju, lugienio, następny, nie piszcie mi takich PW. Ja to widzę. Siema Maciek, masz zajebiste filmy, leci sub. Dzięki ci. Ser kubuś, pozdrawiam cię. Alban, wszystko mamy koszt, ty tego wiecie co z nim zrobić, tego powić. No dobra. Jaka głęboka myśl. Tej ja Maćku chciałbym cię prosić, żebyś ocenił mniej więcej statystyki i klaser. Mniej więcej, proszę ci bardzo, tak mniej więcej klaser masz. O, widzicie? 60 poziom, 73% klasera, da się? Da się. Pomimo braku fiolki na inte statystyki rozłożone mniej więcej OK, równomierność jest OK, kryty są OK. Bardzo przyzwoity 65 poziom, naprawdę, naprawdę ładnie zbudowany. Powodzenia w top co niż klaser i staty? 65%, parę leveli niżej, też jest bardzo ładnie. Tu może trochę więcej wytrzymałość, zainwestuj. A poza tym jest też bardzo ładnie. Widzicie, da się, da się, ludzie, da się. Czekaj tego, Czekajcie, zobaczymy. Ten G Gaspel to jest jakiś oficer, oficer. A ja, już nie jest oficerem. No, od czasu, kiedy napisał mm, do mnie prośbę o Lochy, a Iziz się zdenerwował i już nie chciał prośby o Lochy. Powiedziałem, tu jest za błędy, przepraszam, piszę z telefonu, nie mam problemu. ale od jakiegoś czasu pracuję ciężko, aby zakopać topór, który zresztą sami wykopaliśmy. No, wykopaliście, zresztą nie Ty wykopałeś. Bo wypisaliście różne normalne rzeczy, myśląc o tym, że te działania, które prowadził wasz dowódca, to były przypadkowe. A on jasno napisał, że to wszystko było celowe i będzie sobie robił, co będzie chciał. Już nie będę komentował tych opisów jego, które robił. Między polskimi naszymi grilliami, Super, dużo pisałem z Lemonem i z resztą również. Wbrew pozorom, nie jest taki nieokrzysany. Wbrew pozorom, mnie to nie interesuje. Na razie nasze racje są obojętne, a wiedzą, że będą dobre. Nie są obojętne, mój drogi, bo Lemon. Przestał, idzie na Lochy do Anonymous, i dopóki ja jeszcze mam jakieś zasady, to powiedziałem Lemonowi jasno: możesz z każdym współpracować w sprawie Lochu, z Susarium nie możesz. Jeżeli to zrobisz, to wbrew mojej woli. Więc ja, tyran i despota i posiadacz debilnego kanału na YouTubie, którego nikt nie ogląda, który jest denny. I tak dalej, i tak dalej, wiesz, tam mam parę screenów takich wspaniałych opisów Izisa, więc wybacz mi, ale po prostu jeżeli chcecie normalnie współpracować, to musicie też coś poświęcić, tak? Ja mogę o paru rzeczach zapomnieć, chcecie współpracować, poświęćcie Izisa, prosty temat. Tak to wygląda, bo no ja do was nic nie mam, natomiast... Nie jestem typem człowieka, który jak dostaje po ryju, nadstawia drugi policzek. Wiem, że to nie po katolickiemu, ale... Ja jestem wychowany w duchu zasad, których staram się przestrzegać od dawien dawna. I moje zasady są proste, jeżeli ktoś jest ćwokiem, to... Z takimi ludźmi się nie współpracuje, z takimi ludźmi się nie zawiera przyjaźni, bo... Jeżeli ktoś raz się zachował, jak się zachował, to zachowa się je na pewno jeszcze nie raz. To jest stary dylemat kłamcy. Czy kłamca mówiąc, e, mówię prawdę, akurat wtedy mówi prawdę, czy też kłamie, bo jest kłamcą, tak? To tak samo jest współpraca. To taki dylemat kłamcy, jak oglądaliście film, jak e, z polską beznadziejną komedię, jak to Cezary Pazura bronił doktoratu, nie? Tam był taki, właśnie dylemat kłamcy filozoficzny. Zatem, tak to, moi drodzy, wygląda. Jak nam stoimy z czasem? 18 minut. Uuu, baby, trochę nam zeszło. Co my możemy to jeszcze zrobić? Walki mamy za sobą. Światłem nie chcę się bić, bo się grzyby kończą. Kamienia na razie nie szukam, Czekasz, czekam, aż mi sam wypadnie. Ej, no pominęliśmy najważniejszy punkt expect, drzewo, pierścionek, kamienie. Przecież to jest ważny punkt naszego programu. Ludzie. Jak ja mogłem go pominąć? Dobra. Pierściunek. Pierściunek to nie jest pas. Pierściunek to nie jest pas. W ogóle pieniądze nam nie wypadły. Ale draka, co? W ogóle nie wypadły nam pieniążki. Ale trochę surek wypadło. I dobrze. Do weekendu kończymy twierdzę. Zaczniemy budować sale rycerskie. Jest wszystko pod Hmm, kontrolą dobra, masz jeszcze szansę. No co za gamoń! Ostatnia, Twoja szansa. No co za gamoń. Dawaj kamień na siłę. No widzicie, to tak jest. No po prostu ta gra się uprze. Wie, co jest wam potrzebne, i wam tego po prostu nie da, bo nie zasługujecie. I tyle. Po prostu nie zasługujecie. Awka czwartek, i awka piątek to jest 20. A grzybów dzisiaj 30. Dobra, jeszcze możemy spróbować 357. No dobra, wrzućmy mu to 357. Generalnie jest dużo gorzej niż było. O, 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 o. 384. Jest ok, 384 to jest jeden z lepszych komików. I gitara. Uff, udało się. Udało mm, się, ale zostało już, z, ze świętym Mikołajem, raczej szans nie mamy. 15 banieczek mu zostało. Musi nam grzybów do soboty wystarczyć, w zasadzie do piątku, do 24. A to jest jeszcze awka dzisiaj, czyli środa. Czwartek i piątek, 30 grzybów na awkę potrzebuję na koło, ileś dobra i tak mi zabraknie. Tak mi zabraknie. Więc, Ojoj. oj, święty Mikołaj, króliczek wielkanocny. Także wracając do tematu, też życzę Wam, żebyście w życiu kierowali się przede wszystkim zasadami. Bo jak raz zasadę złamiecie, to już. Będziecie ją złamać. I to jest dużo przykładów w życiu czegoś takiego, tak? Stare przysłowie mówi... Teraz będzie znowu, że jestem... E, seksistą, nie? E, ale stare przysłowie mówi, że dziewictwo nie wraca, nie? E, w przypadku kobiet. I też powinny się zastanowić, komu chcą... Ten swój dar przekazać. E, jednorazowy w życiu. Tak samo jak ktoś raz weźmie łapówkę, to już będzie brał. Nawet jak nie będzie chciał brać, to już ta osoba, co mu dała, go nakręci na następne. Szantażując więc. Złodziej, jak raz ukradnie, też będzie kradł. No zawsze jest tak, że jak raz pozbędziecie się zasad w swoim życiu, to ciężko jest do nich tak naprawdę wrócić. A ja polecam wam coś takiego jak kształtowanie charakteru. Najlepiej kształtuje charakter, robienie wyzwań sobie, nie? W ci od wieku, na jakim jesteście i sprawdzanie, jak wam się te wyzwania realizuje i to kształtuje charakter. To mogą być różne wyzwania, nie wiem. Przez 6 miesięcy nie wypiję ani grama piwska albo innego alkoholu, nie? I robicie sobie po prostu test charakteru. Chodzicie sobie normalnie tak jak chodziliście na imprezki, na wszystko i sprawdzacie, czy macie silny charakter, czy nie. No. Powiem wam, że to bardzo dużo pomaga później w życiu i tak jak ktoś mi wczoraj czy przedczoraj na odcinku było napisał komentarz, człowieku cały rok pracujesz na to, żeby sobie te jedne grzyby kupić, zmartwię cię mój przyjacielu, nie będę ci mówił ile pracuję na to, żeby sobie te grzyby kupić, ale życzę ci, żeby twoja mamusia kupiła ci wspaniały prezent na komunie i żeby ją było na to stać. Wierzę, na, wierzę w to, że tak jest, że ją stać, natomiast e, uwierz mi, e, gdybym ja cały rok musiał pracować na te grzyby, a oprócz tego się utrzymywać, płacić pracownikom, piękne płacić ZUSy w tym kraju, podatki, czynsze, rachunki, życie i tak dalej, o człowieku, to jak ja miał rok pracować na te grzyby, to ja umarł z głodu i mieszkał pod mostem, uwierz mi. Nie nagrywam spod mostu ani mostu północnego, czy tam zwanego Marii Skłodowskiej, ani mostu Siekierkowskiego, ani żadnego innego, który jest pomiędzy tymi mostami. Kto zna Warszawę, to mniej więcej się orientuje. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To tyle na dzisiaj. Nasze grzyby się kończą, ale już jutro pewnie coś dosypiemy, bo. Zabraknie nam na awkę i mam nadzieję, że jutro spotkamy się z 266 poziomem. Jak wam się podobało to łapki w górę, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hejka i pa pa.